Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, co płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali. Ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto słowo Boże. Czy rodzice nie nauczyli cię uczciwości? Jak mogą?
pieniądze, które ci dali, przeznaczyć na coś innego. A ten ze łzami w oczach mówi, to jest prawda. Ja nie mam rodziców. Nie dali mi pieniędzy, żebym sobie kupił bilet na tramwaj. Opiekują się mną jacyś ludzie, bo moja mama umarła w czasie wojny, a tato gdzieś w zaginął. I ze łzami w oczach wyciąga z kieszeni zdjęcie, już mocno pogięte, i mówi, to są moi rodzice. W pewnym momencie ten mężczyzna, który za nim mówił, wziął od chłopca to zdjęcie i ledwie powiedział, przecież to moja żona i ja. Moi drodzy, tak było naprawdę. To wydarzenie jest autentyczne. Czytając, przesłuchając, można powiedzieć, każdy z nas odczuł pewne wzruszenie. I mówiąc o tym wydarzeniu, tak mi się wydaje, że w jakimś sensie oczywiście każdy z nas tutaj na ziemi, na tym świecie trochę jest jednak środą. Każdy z nas tęskni za domem. Mówię też tutaj o sobie, mam na myśli swój dom rodzinny, swoich rodziców, których już nie mam. Ale na pewno każdy z nas tęskni za tym domem, który nas czeka tam w wieczności. Tęsknimy, bo to jest w sposób naturalny w nas, nam dodane, że my tęsknimy za tym, by być po prostu szczęśliwi. Chcemy być szczęśliwi tutaj na ziemi. Unikamy tego, co może spowodować nieszczęście. Ale też w sercu naszym jest to pragnienie bycia szczęśliwym również wtedy, kiedy tu się na tej ziemi wszystko skończy. I teraz rzeczywiście w tę naszą ludzką tęsknotę, w to nasze doświadczenie i to pragnienie wchodzi dzisiaj Pan ze swoim Słowem. A dzisiejsza niedziela jest niedzielą Bożego Słowa, na które mamy szczególnie zwrócić uwagę i jak ważną rolę ono w naszym życiu odgrywa. I popatrzmy, moi drodzy, to Boże Słowo rzeczywiście wchodzi w naszą ludzką rzeczywistość. Rzeczywiście z dobrą nowiną. Z dobrą nowiną. To Słowo Boże daje nam nadzieję, podnosi nas na duchu, że nie jesteśmy się że mamy swój dom w niebie, że tam czeka na nas nasz Ojciec Bóg, czeka na nas również Matka Najświętsza. Czekają też ufamy nasi rodzice kochani, nasi bliscy, którzy już z tego świata może odeszli. Jaka wspaniała wiadomość, że w naszą samotność tutaj ludzką mimo wszystko wchodzi Pan i podnosi nas na nim. I popatrzmy, Pan Jezus właśnie o tym mówi, że nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Wierzcie w Ewangelię, a więc wierzcie w to wszystko, co wam powiedziałem, że w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Te słowa rzeczywiście zaspokajają nasze pragnienie szczęścia również po tamtej stronie. I dlatego słyszeliśmy dzisiaj też o powołaniu apostołów, czyli to dlatego, żeby te słowa Jezusa, to zapewnienie, ta gwarancja dotarła do każdego człowieka. I tak się stało, moi drodzy. To, że my dzisiaj słuchamy tych słów z Ewangelii, to tylko dlatego, że tych 12 apostołów poszło za głosem Jezusa Chrystusa. Że ich następcy poszli za głosem powołania. Że to dzisiaj również dzięki Panu Bogu w naszej ojczyźnie nie brakuje tych, którzy głoszą to Słowo Boże i dają nam wszystkim nadzieję. Analizując, moi kochani, dzisiejszą liturgię słowa, możemy teraz na siebie wyciągnąć, tak mi się wydaje, przynajmniej trzy wnioski. Pierwszy wniosek to jest taki, że nasz pobyt tutaj na ziemi, nasze życie pokazuje, że każdy z nas potrzebuje kogoś, kto będzie nam dobrze radził.
Oczywiście nie wyobrażamy sytuacji, o której tutaj na początku Wam opowiedziałem, że ktoś może się wychowywać na zwycięstwo, ale także też niestety starzy. I to nie tylko chodzi o zaspokojenie potrzeby bycia, ale właśnie tej opieki, tej troski, tej rady, jak postąpić. I dzisiaj w współczesnym świecie rzeczywiście doświadczamy różnych ludzi, którzy różnie naradzą. Ale moi kochani, gdybyśmy tak te wszystkie porady rozważyli w swoim sumieniu, czy nie jest tak, że czasami odczuwamy jednak niepokój, że ktoś chociaż może ma dobre intencje, ale jego rada wcale nie przynosi spokoju sumienia. Wcale nie zapewnia mnie, że gdybym tak postąpił, będzie wszystko w porządku. To dlatego przede wszystkim trzeba nam opierać się, radzić się, doświadczać bezpieczeństwa właśnie w Bożym Słowie, w samym Panu Bogu, bo On tu naprawdę jest teraz razem z nami, bo tam, gdzie dwa lub trzech są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Drugi wniosek to jest taki, że każdy z nas też potrzebuje nadziei i wiary, że chociaż życie jest przemijalne, to jednak trwa ono wiecznie po naszej śmierci. Tak po ludzku tylko patrząc, to może trudne do jakoś zrozumienia, przyjęcia, ale kiedy uwierzymy w Chrystusa i kiedy uwierzymy w Chrystusowi, staje się to wszystko wtedy jasne i oczywiste. I dlatego tej druga rzecz, którą musimy jakoś sobie wziąć do serca, to nie możemy stracić szansy na niego. A co za tym idzie? Na tym świecie, w naszym życiu codziennym, mamy robić wszystko, aby ten cel był przez nas zrealizowany. I tak mi się wydaje, że z dzisiejszej liturgii też możemy jeszcze trzeci wniosek wyciągnąć, że nikt z nas nie żyje dla siebie, jak mówi święty Pan. Nikt z nas nie żyje dla siebie. I ksiądz Marek, i ja w tym momencie, wokół Ciebie biskupa, jesteśmy dla nas. Przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, w innych miejscach, w naszej parafii, w DPS-ie, w sanatorium, w każdym innym miejscu. Nie jesteśmy tylko sami dla siebie, my jesteśmy dla nas. Rodzice nie są tylko i wyłącznie dla siebie, bo się zakochali w sobie, chcą być szczęśliwi razem. Są dla swoich dzieci, poświęcają się dla nich. I rzeczywiście, gdybyśmy tak popatrzyli, to możemy stwierdzić, że nikt nie żyje dla siebie. Jesteśmy dla siebie nawzajem, tak jak pokazali to apostołowie. Mogli rzeczywiście pomyśleć sobie, mamy swoje rodziny, mamy swoją pracę. Czy pójść za głosem, który wzywa do pójścia może jak na Ewangelii? Gdyby tego nie zrobili, już mówiłem, pewnie byśmy dzisiaj tego słowa nie usłyszeli. Ale oni mieli świadomość tego, że nie mogą się zamknąć tylko wokół własnej sprawy, że muszą pomyśleć o innych i być tam. Moi kochani, ten chłopiec szczęśliwie znalazł swoją tatę. Bardzo to wzruszające, jeszcze raz podkreślę. Dlatego, że miał przy sobie zdjęcie. Moi kochani, w naszych domach na ścianach wiszą na pewno obrazy, wisi krzyż. Może ktoś z nas teraz ma w kieszeni różaniec, może nosi medalię. Dobrze mieć taki stan, bo może on nam właśnie pomóc odnaleźć drogę do nieba i wieczne zbawienie. Amen. Wierzę w jednego Ojca Wszechmogącego. Dla naszego zbawienia stąpił z nieba.
Przez Chrystusa,
Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Amen. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddały od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z Panem wysławiamy Ciebie z radością powalając. Święty, 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 Pan zawsze Bogu, niebo sobie miasta i ziemia prawy Twoje, hosanna na wysokości, błogosławiony, Królu ziemi jarańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć się dalej mocą stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wdał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał ją z dawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie. Podobnie powieczę, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach.
bezpieczna, wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wszechmogący Boże, sprawa, abyśmy zawsze radowali się Twoim darem.
nasze małżeńskie. Dał już korona w cywilnie związany, stała czołgi oraz Iwona korona, cywilnie związana z naszej parafii. Zapowiedź druga, gdyby ktoś wiedział o przeszkodach między tymi osobami, powinien mnie o tym poinformować. Przypominam, że dzisiaj po mszy świętej o godzinie 11:30 mamy spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do pierwszej komunii świętej. Dzisiaj, moi drodzy, także we wszystkich kościołach po mszy świętej są te zbierane ofiary na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. I wczoraj też w wiadomościach również ta informacja była przekazywana. Jeśli możecie wesprzeć i pomóc mieszkańcom Chorwacji, składam Wam z góry serdeczny Bóg zabrać. Oprawa mszy świętej oraz koncert kobiet zespołu Gospel jest przeniesiona na następną niedzielę, również na godzinę 18:00. Gorąco i serdecznie zapraszam osobiście, ale też w imieniu tego zespołu. W zakrystii Pana Jacka to ma być osobą kromnicę, już przecież niedługo, przeżywać będziemy 2 lutego ofiarowanie Pańskie. Są to prawdziwe kromnice z prawdziwego wosku. Cena troszeczkę może duża, ma 20 zł, ale są to duże świece. Mam tylko kilka sztuk, chyba łącznie 9, więc jeśli ktoś by chciał nabyć, to i w bieżącym numerze niedziela, moi drodzy, jest zamieszczony artykuł o naszej parafii. Zachęcam, by kupić, by zapoznać się również z pozostałymi artykułami zawartymi w tym egzemplarzu. I jeszcze jedna sprawa taka parafialna. W ostatnimi czasy kilkakrotnie prosiłem radnych o spotkanie, dlatego że zwrócił się do mnie parafianin mieszkający w Potoczku o możliwość odsprzedania kawałka działki, która należy do naszej parafii. Nigdy takiej decyzji bym sam nie podjął, dlatego prosiłem radnych o spotkanie, co oni na to, czy wyrażają zgodę. I po pierwszym spotkaniu radny wyraził zgodę, żeby taką działkę odsprzedać. Ta odsprzedaż była z tym związana, że pewien młody, pewna młoda rodzina w spadku otrzymała działkę o szerokości 14 metrów. I działka parafialna jest obok i ona ma szerokości 9 metrów. Łącznie 30 panów. Stąd też rzeczywiście prosili, bo nie mogą się ustawić z tym domem, bo chcą dom budować i byłoby dobrze, gdyby tę działkę szerzyć. No i rozmawialiśmy na temat możliwości jakiejś sprzedaży, później za jaką kwotę, tutaj już kwoty padały. No i ostatecznie Rada Parafialna podjęła decyzję, że jeśli odsprzedać, to za kwotę 20 tysięcy złotych. Ci młodzi ludzie po namyśle mówili, jak zadzwonili do mnie, że na taką kwotę ich nie stać i zrezygnowali z udanej działki. Także informuję Was o tym, co miało miejsce, żeby nie było jakichś nieporozumień czy jakichś domysłów. Sytuacja na ten dzień dzisiejszy jest oczywista. Tylko powiedzieli, byliby w stanie zapłacić 16 tysięcy, na 20 tysięcy nie stać. Więc sprawa została zamknięta. Intencje na ten tydzień, jutro o godzinie 16 msza święta w DPS-ie, o godzinie 18 msza święta koncelebrowana. Pierwsza intencja za świętej pamięci Pawła Krajowskiego to msza święta gregoriańska. Druga intencja również za świętej pamięci Jana Czajkowskiego. O tę mszę świętą prosi dyrekcja, nauczyciele i pracownicy zespołu szkół w Krasnogrodzie. We wtorek o 16:00 msza święta w DPS-ie, o 17:30 za świętej pamięci Jana Czajkowskiego kolejna 26. msza święta gregoriańska. O godzinie 18:00 intencja dziękczynna z prośbą o Bożą błogosławieństwo.
16 msza święta w DPS-ie o godzinie 18 za świętej pamięci Leona Czajkowskiego. O mszę świętą prosi pani Krystyna i Stanisław Czapa z rodziną. I druga msza święta o 18 również za świętej pamięci Leona Czajkowskiego jako msza święta gregoriańska. W piątek o 16 msza święta w DPS-ie. O 17.30 gregorianka. Druga intencja o 17.30 to dzień czyna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla Wiktora i Michaliny oraz w intencji niestety zmarłego dziecka świętej pamięci Marii, ale rodzicom Bogu też dziękują za jej życie, krótkie życie, ale też dziękują i proszą o niebowę. O godzinie 18 w piątek to intencja zbiorowa do Bożego Miłosierdzia. W sobotę o 16 msza święta w DPS-ie, o 17.30 gregorianka, o godzinie 18 za świętej pamięci Anny Fila. O mszę świętą prosi córka Kika z mężem i z dziećmi. W przyszłą niedzielę, 31 stycznia, o godzinie 8 za świętej pamięci Maria Romeo Marcina, zmarłych z rodziny Florów. W Jacni o 9.15 za świętej pamięci Bronisława Sołtysa w 17. rocznicę śmierci. W Potoczu intencja wdzięczna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla koła żywego różańca z Adamowa, oraz za wszystkich, którzy zmarli, którzy do tego koła różańcowego należą. O 11.30 za Feliksa Bronisława Wiesława w intencji wszystkich zmarłych z rodziny Szewczu. O godzinie 16 msza święta w DPS-ie i o godzinie 18 za świętej pamięci Leona Czajkowskiego, o tę mszę świętą prosi pani Danuta Szkałupa oraz Justyna i Jacek. Jeszcze tylko jedna informacja, czy to, że dzielę się taką radością. Wczoraj o godzinie 10 była kolejna zmiana ministracka. Było sporo chłopaków. Jak obiecałem, pizza bywa nawet smaczna. I informuję tylko jeszcze o tym, że wszyscy ministranci, którzy przygotowują się do wierzchowania, będą mieli troszeczkę na egzaminie drzew. To znaczy, jak będzie 20 pytań do odpowiedzenia, to ministranci będą tylko odpowiadać na pytań 10. Więc jeszcze jest szansa, żeby się dołączyć do grupy ministrantów i w ten sposób właśnie zaoszczędzić, czy mniej tych pytań będą mogli na mniej pytań odpowiadać. Jeśli tak mogę jeszcze zachęcić, to bardzo bym się cieszył. Co druga sobota, na Biernatę Bani mamy spotkanie takie teoretyczne, a następnie przychodzimy do kościoła, gdzie się modlimy i robimy sobie taką próbę właśnie asysty. Dzisiaj pomocą również składam sobie też taką zapłać, za to, że są, że pięknie tę asystę wykonują na chwałę Bożą i nasz pożytek i nasze umocnienie Panu Bogu. Jeszcze chciałbym, korzystając z obecności Pana Józefa,